10k subskryberów. Justa, pokonaliśmy magiczną barierę. Dawaj tu skakuj na fotel, dziewczyno. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, monsieur. Fajerwerków nie ma, ale się doda gdzieś w Adobe Premiere Pro kiedyś. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Cześć moi drodzy, z tej strony Farrell, dzisiaj ze mną JJ. Cześć! I odpowiemy na Wasze pytania z okazji 10 tysięcy subskrypcji. Na samym początku chciałem powiedzieć, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, wystarczy zostawić łapeczkę w górę. Ile łapeczek umawiamy się? 500? I kolejne Q&A? Może być. 500 łapek i kolejne Q&A, także do dzieła! Wbiliście pod tym odcinkiem 355 łapki, 4 tylko w dół, fajnie. Dlatego 355 łapek podzielić na 20, bo tak się umówiliśmy, co 20 łapek, jedno pytanie. To jest tam 17,75, bo prędzej liczyłem, czyli na 18 pytań możemy odpowiedzieć. Tak jest. Zaczynamy od najbardziej łapkowanych w górę. No to jedziemy. Iwona czyta donaty, czyli od Repnika. Farrell, spotkałeś się z taką sytuacją, że jakiś z Twoich widzów podbija do Ciebie i prosi o autograf. Jak tak, to jak się zachowałeś? Jak nie, to napisz, co byś zrobił. Była taka sytuacja. Razem wspólnie z Justyną mieliśmy taką sytuację. Była to sytuacja w Zielonej Górze, gdzie się prędzej ustawiliśmy z Wiciem i z Woodym, ponieważ jego klasa tam jechała na list do M, o ile dobrze pamiętam. Tak, listy do M chyba. No i tylko powiedziałem na live, żeby on do mnie podbił sam, ponieważ ja nie wiem, jak on wyglądał, a on mnie kojarzy oczywiście z internetu, tak samo Justynę. No i jak to wyglądało? Podeszli, przybili piątki, cześć to ja Łudy, cześć to ja Wicio. No i czy rozdaliśmy autografy? Tak, rozdaliśmy autografy, podpisałem Wiciowi słuchawki i tam miał przygotowaną kartkę razem z Łudym i żeśmy zostawili im ten nasz podpisik, o ile można nazwać to autografem. Później zgromadziło się bardzo dużo ludzi wokół nas. Tak. Się zrobiło zamieszanie trochę. Tam były chyba 3 klasy naraz, to było gdzieś myślę 70 osób. Tak, i dzieciaki zaczęły wyciągać karteczki, takie pognieciony z plecaka, żeby tylko się podpisać szybko tak, przed nie, tym nie mieliśmy, filmem. Nie mieliśmy na czym się podpisywać, to stała taka Toyota pokazowa nowa, no to żeśmy się podpisywali na jej klapie bagażnika bodajże. No i powiem Wam, że to bardzo, bardzo miło wspominam, fajne, fajne przeżycie. No to chyba tyle, nie? Tak. Kolejne pytanie. Tam prędzej mówiłem, żeby zadawać tylko jedno pytanie i się porządnie zastanowić. No ale Alerka zadała aż 3 i stwierdzam, że te pytania są fajne, więc na nie postaramy się odpowiedzieć. Skąd się wziął Nick Farrell? Czyli pytanie numer 2. Skąd się wziął Nick Farrell? Nick Farrell... dawno, dawno temu. Jak byłem... W gimbazie grało się w Counter-Strike'a 1.6 i to był wtedy taki mocny, mocny szał. Ja jeszcze pamiętam, nie było żadnych takich serwerów z tymi modami, duperalami, początki tego 1.6 Counter-Strike'a, że sam sobie zakładałeś serwer, podawałeś IP na gadu-gadu i tam wiara wbijała i graliście z nimi sparingi jakieś. Ja miałem taką ekipę, dwóch jeszcze moich kumpli. I naprawdę żeśmy długo, długo grali w tego Counter-Strike'a, nocki robili, no i już tam miarę skill był. Pamiętam jeszcze te myszki, kurde, kulkowe, pierdoły, jak ktoś miał laserową, to był kotem. No i ja miałem nick tam prędzej Krynio czy coś takiego. No i żeśmy grali i na przykład jak ja dostałem heada, zginąłem, a mój kumpel przeżył, no to wtedy mogłem patrzeć po prostu za nim, gdzie jest jaki przeciwnik. Jeszcze nie było tak, że tylko patrzysz na ludzi ze swojego teamu, tylko mogłeś jeszcze przeciwną drużynę podglądać. No i po prostu podczas komunikacji na TeamSpeaku albo Skype'ie podpowiadałem mu, gdzie kto jest. No i oni uznali, że jesteśmy cheatami i nas po prostu wywalili, czy dali tam bana na niki. Coś takiego było. No i żeśmy stwierdzili, dobra, odpuśćmy sobie jeden dzień, dwa, nie grajmy na tym serwerze, mimo że to był taki serwer z naszego miasta. No i żeśmy powymyślali sobie niki. Ja akurat wtedy miałem taką aplikację, jeszcze był Windows XP i na XP-ku pogoda, internet i taka pogoda na pulpicie była. I tam było podane Fahrenheit, tak, jakiś nick mieliśmy sobie wymyśleć randomowy. Teraz sobie napisałem Fahrenheit, kumpel jadł chyba Lecho, to sobie wpisał Lecho, a drugi, nie pamiętam, coś tam jeszcze wpisał. No i wbiliśmy na ten serwer i nikt nie wiedział, kim my jesteśmy. A my dalej mieliśmy komunikację przez tego Skype'a i też tam żeśmy ładnie wygrywali. No i pewnego razu mój kumpel
dostał heada i mi podpowiadał. I zamiast mówić Fahrenheit, Fahrenheit za krótkie, to przejęzyczył się na Faren, Faren. I później Faren, Farel i coś tak, i tak zostało. I po prostu taki nick wirtualny. Od tamtej pory tak się przyjęło. Nie wiem. No i tak zostało. No co mam wam mówić? Taka jest historia nicku Farel. Musiałem sobie to przypomnieć, bo dawno wiele osób o to mnie pytało. To jest ogólnie takie legendarne pytanie na streamie. Skąd się wziął nick Farel? Od Fahrenheita. Od Fahrenheita. Trzecie pytanie. Czy twoja rodzina wspiera cię tym, co robisz? Tak. Nie mają nic przeciwko. Jak najbardziej wspierają. Najlepiej to mówi dziadek. Dziadek mówi reporter, reporter. Ty to reporter jesteś w internecie. Dziennikarz. Dziennikarz. Dziadek mówi dziennikarz. No, tam mówi, nie ma... że gaduła strasznie. No, gaduła, dziennikarz. Nie, spoko, spoko. Przyjmują to, nie ma problemu. Nie ma jakiegoś hejtu czy coś. To teraz pytanie numer 4. Masz zamiar współpracować z jakimiś youtuberami? Tak, zamiar mam. Na razie współpracujemy wspólnie z Justą, z jednym youtuberem, który ma kanał Bądź na bieżąco o polityce oraz kanał... Do koryta. Do koryta, dokładnie. W którym razem podkładamy głos. W kreskówce. Znaczy, ja podłożyłam raz tylko, ale może uda się jeszcze więcej w przyszłości. Tak. Coś na pewno będziemy kombinowali. Fajna przygoda. Ja jestem jak najbardziej do współpracy z innymi. Co dwie głowy, to nie jedna, co nie? Tak jest. Dawaj z bani. No. To było pytanie numer 4. Kolejne. O, od Adaśka. Dużo łapek, 40. Czy planujecie dzieci? Jeżeli tak, to jakby były imiona. Nie, nie planujemy. Na razie... Nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby. My sami nie mamy dla siebie czasu, a co dopiero jeszcze... No kurczę. Ja nie lubię po prostu, wiecie co? Nie lubię mieć sytuacji niepewnej w życiu i jeszcze do tego chcę zrobić kolejny, no na chwilę obecną, kłopot, tak? Ja bym... Mogę mieć dzieci. Wygrywam w lotka, robię 20. Mają. Nie wiem, czy bym to wytrzymała. No, mają. To adoptuję. Mają, wiesz, ewentualnie niania, z kim zostać, dużą chatę, zabawek, multum. Okej. Okay. A jak mam niepewną przyszłość zapewniać, to po co na chwilę obecną, tak? Tak. Naszym zdaniem po prostu najpierw trzeba się ustatkować i mieć... zapewnić dzieciom przyszłość, a nie tak, że sobie zrobić dziecko i co później? No właśnie. Później będzie co? Robił streamy? Drunk streamy? Okej, to było pytanie numer 5. Mamy jeszcze przed sobą 13. Okej, pytanie numer 6. Jak poznałeś JJ? 31 łapek w górę. Jak poznałem JJ? Może ty powiedz. To jest bardzo ciekawa historia. Więc słuchajcie. To było tak, że ja sobie myłam okno, o ile pamiętam dobrze. I jak myłam to okno, to doniczka, w której był kwiatek, spadła z okna na chodnik. I, a tam był Krystian. I po prostu dostałem, on się przewrócił. Dostał w głowę, przywrócił się. Tu gdzieś mam, czekaj. Tu gdzieś mam bliznę. O, jest blizna, zaba. Mordo. I ja się tak bardzo wystraszyłam, że zabiłam jakiegoś człowieka. Zleciałam szybko na dół po schodach. I zaczęłam go reanimować. No, ja takie oczy zrobiłem, mówię, kobieto, weź, gdzie mi to wkładać tak głęboko? Przecież co ty chcesz tutaj, wiesz? No, ja w ogóle zaczęłam wzywać pogotowie, policję, wszystko. No, za uszy mnie wzięła, głową o krawężnik, ocuciła mnie. No. Zaczęłam go polewać wodą, ze szlaucha. Ze szlaucha. No, ale tak naprawdę to tego, ja ją spotkałem na ulicy. Tak naprawdę to nie. No, tak naprawdę to nie. Ja ją spotkałem... na mieście, zobaczyłem kto to, wiedziałem, że gra w ręczną. Grała w ręczną kiedyś, no i do jej koleżanki, którą była chyba w tym zespole, napisałem, czy ma numer, coś takiego, no to ona mi podała numer, no i ja tak codziennie pisałem, jak szedłem rano do pracy, jeszcze pracowałem wtedy, dzień dobry, nie odpisywała. No i jak kończyłem robotę, czy gdzieś tam po siłowni wracałem później, to zawsze na wieczorem przed spaniem pisałem dobranoc. I tak przez chyba półtora miesiąca, a Justa twardo nic się nie odzywała, nic nie pytała. Co to za psychopata do mnie wypisuje? No, o co chodzi? I tego, i kiedyś pięknego dnia zamiatałem w pracy na drugiej zmianie, już pod koniec, 21:30, zamiatam sobie normalnie, szmacę podłogę. No i mordo, telefon dzwoni. Patrzę, Justyna. O ja tak, do kibla, biegiem. Nie, żartuję, ale tego, bo szum był na hali, to wiesz, halo, halo, o co chodzi? A ona mówi, że cześć, coś tam, że jest jakaś impreza, chciałaby się zobaczyć. A ja mówię, że dobra, jako że pracę kończę po 22. No, ona mówi, no dobra, może być po 22. No i później tak do pracy, szybki shower. No i przyjechałem i pogadaliśmy, chyba do 12.
No i później tak jakoś odpisywała już na SMS-ki. Bo tam z koleżanką nie była wtedy. Pierwszym razem. A ty z kolegą chyba? Nie, ja byłem sam. Później pojechaliśmy po twojego kolegę. A, to później pojechaliśmy. I później pojechaliśmy na takie jeziorko i Krystian tam zgubił klucze od auta. No, aha, no! W wodzie na... No właśnie. Na pomoście, nie? Na pomoście, tak. Wstawałem, rozumiesz? A miałem chyba dres, czy co? Albo w kurtce były i kurtkę brałem i wpadły do wody. I była kaszana, bo było 12 właśnie w nocy i gościu malinowy nie było jak wrócić, nie? Musieliśmy dzwonić. Ale to... Może w kolejnym Q&A odpowiemy, także zostawiajcie łapki w górę. Dobra, pytanie numer 7. Co nakłoniło Cię do nagrywania i jak długo chcesz to ciągnąć? Ciągnąć? Nie, jeszcze z 5 km. A jak długo? Słuchaj, co mnie skłoniło? Skłoniło mnie to, że grałem sobie w Last Day'a oczywiście. I tak mówię, kurde, jakiś poradnik bym zobaczył. Jak gdzieś tu jakąś broń szybko, tak jak każdy chciałby, nie? Coś szybciej zacząć rozgrywkę, może jakiś glitch. No i mordo, patrzę, nie ma. Tylko na zagranicznym coś jest. No to mówię, dobra, obejrzałem, co jest na zagranicznym. Mówię, kurde, fajnie by było to przedstawić komuś w Polsce, jak tego jeszcze nikt nie nagrał. No to wziąłem, nagrałem taki odcinek bez kamerki, amatorski, ble, ble, ble. Ja mówię, no dobra, spoko, patrzę. A tam 1000 wyświetleń w 2 dni, nie? No i tak się przyjął, że kolejne odcineczki nagrywałem. Stwierdziłem, że to ma jakiś sens. No, i tak to wyszło, ale ogólnie chodzi o Last Day on Earth, ale co mnie skłoniło do nagrywania? Ja już chciałem nagrywać prędzej. Mój pierwszy odcinek z Last Day on Earth Survival był nagrany 3 sierpnia 2017 roku. Ale nagrywałem odcinek jeszcze prędzej z Clash Royale'a i mogę Wam go pokazać. Nigdy nikomu nie pokazywałem i pokażę Wam odcinek. Jest to odcinek, macie tutaj datę, na przykład pierwszy odcinek, niech będzie 20 stycznia 2017. Pierwsza 18 mi się on zauploadował i wyglądał mniej więcej w ten sposób. Tu Wam ustawię, o i tak wyglądałem, tu jeszcze miałem złe światło, zapewne byłem opalony. I mniej więcej to wyglądało i brzmiało tak. Poczekaj, tu jeszcze ustawię Wam dźwięk. Siemano mordeczki, z tej strony Farel, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam Graveyard Freeze Deck oraz otworzymy kilka skrzynek, które zdobyłem. Zobaczcie, jaki jeszcze Clash Royale był wtedy. Także życzę Wam miłego i ile miałem pucharków? 3200 już wtedy i była legendarna Arena Gaming, Farel, coś tam. Goblin Spirki. I tu jakiegoś challenge'a grałem. Miałem takie ekrany ponaklejane, teraz mi podpadały. Pablo Escobar. Pablo Escobar na koszulce, tak. Bandyta. No i tak to mniej więcej wyglądało. Tak wyglądał mój pierwszy filmik. Był od którego stycznia? Od 2 stycznia na YouTubie. Później to wycofałem. Kolejny odcinek miał 3000 wyświetleń. Dwie łapki w górę. Nie wiem w ogóle jak tak to szło wtedy. Nie wiem o co tu chodziło. I był 30 stycznia 2017. Gdybym to ciągnął od tamtej pory, to uwierzcie mi, że topka Clash Royale'owska by była moja. Ale jakoś zrezygnowałem, bo... Nie umiałem, nie miałem pojęcia jeszcze o tych YouTubach, jak hashtagi ustawiać itp. itd. Dlatego tak to wyglądało. Dobra, pytanie numer 8. Czy nagrywanie na YouTube zmieniło coś w Twoim życiu? Jeżeli tak, to co? Pierw te pytanie skierujemy do Justy. W moim życiu? Na razie jeszcze nic nie zmieniło, ale mam nadzieję, że coś kiedyś w przyszłości zmieni. A w moim życiu co mogło zmienić? No kurczę, bardziej taki twórczy się może zrobiłem, tak myślę, przejmuję się tym trochę. Staram się z tym widzem jakoś tak zintegrować, wiesz... Nawiązać kontakt, coś pytają, to odpowiedzieć. W miarę fajnie to idzie, mimo słabej jakości na razie internetu, która niedługo się poprawi. No w sumie to... Dobrze to idzie, nie jest źle. Można powiedzieć, że zmieniło w naszym życiu, ponieważ zdecydowaliśmy się na wyprowadzkę. A! To też właśnie. Na to pytanie będzie można odpowiadać na bieżąco w Q&A-ach, bo na razie jeszcze... Tak. Masz rację. Nie ma nic takiego do powiedzenia, nie? Dokładnie. Na razie inwestuję wszystko w kanał. Lecimy dalej. Pytanie numer 9. W jakim mieście mieszkasz? Mieszkam, załóżmy, w Zielonej Górze. Załóżmy. Bo to już niedługo. Już niedługo. Następne. Czy zrobisz serię z widzami? Na przykład z CSGO. No to takie pytanie stricte gamingowe. Będzie szybszy internet, będzie wiele różnych serii. Justa z pewnością będzie Clasha nagrywać. Tak jest. I streamować, bo to będzie taka fajna gierka, ona ją lubi. I na pewno jeszcze jakieś gierki dojdą, także każdego dnia jakiś zrobimy harmonogram, jakiego dnia, jaka gra i będzie, mi się wydaje, wszystko sikalafon. Sikalafon. Teraz pytanie 11. Umiesz prowadzić auto? Tak, potrafię prowadzić auto. Ja też potrafię prowadzić auto.
Mam kategorię prawo jazdy B, C, kurs na wózki widłowe i coś jeszcze mam z takich? Nic chyba. Coś jeszcze próbowałeś robić, tak? A, ale E do C, czyli przyczepę do tira nie zdałem 3 razy, niestety. I no odpuściłem. I wydałem 4,5 tysiąca na te egzaminy jazdy, no i stwierdziłem, że jednak to nie dla mnie. I nagrywam czasami na YouTube. Czasami trzeba odpuścić. Tak, tak powinno być. Teraz jestem tu, a nie w trasce tirkiem. Co nie? Ja mam tylko B. Just ale zdałam za pierwszym razem i egzaminy. O, ja to samo. Pisemne i praktykę. Dobra, kolejne pytanie. 12. O kiedy nagrywasz na YouTube? No, tak jak ci mówię, od stycznia 17 roku, później dałem do prywatnych te filmy i od sierpnia, 3 sierpnia 2K17. Dlaczego nazywasz się Farel Było? Czy JJ jest twoją dziewczyną? Jak tak, to kiedy będziecie mieli ślub? Tak, jest moją dziewczyną, ślub będzie, jak będzie kwit. To będzie ślub, po co robić jakiś tam skromny? Zrobimy live'a. Zrobimy live'a ze ślubu. First time in my life, kurde. Dobra. Jesteś z JJ, to jest bez sensu. To bez sensu pytanie, dokładnie. O, czy planujesz rozszerzyć content swojego kanału, na przykład vlogi lub coś innego? Lajkujcie proszę. Dam też lajka, ale dałem już. Tak, jak najbardziej, vlogi będą. I to w miarę systematycznie, będziemy chcieli raz w tygodniu jakiegoś nagrać. Tylko, ale że to też trzeba się nauczyć to robić. Tak, tak, potrzebuję fajny aparat, potrzebuję do tego mikrofon taki z tym futerkiem, żeby wiecie, gdzieś na dworze, żeby nie było szumu. Ja chcę fajną jakość ogarnąć i muszę się tego nauczyć. Dlatego powolutku tego Q&A też chciałem nagrać w takiej formie, ale jeszcze nie mam aparatu, bo nie zdążyłem kupić, nazbierać. To w przyszłości powoli, bo się. No, kolejne pytanie, numer ile? 14. Czy umiesz zrobić 120 pompek i stanąć na rękach? Tego. 120? Nie wiem, czy bym sieknął na raz. Na raz raczej nie, ale myślę z 60-70 bym zrobił, bo słaba kondycha teraz jest, ale zrobiłbym siłowo, ok. Stanąć na rękach potrafię, ale ile bym stanął? Z 2-3 sekundy? Ale tak, nigdy nie umiałem chodzić na rękach długo. Tak 2-3 sekundy, jakieś breakdance za młodu, nie? To coś ja takiego. Ja nie umiem stawać na rękach. Ja potrafię. Na głowie potrafię, sami widzieliście, nie raz. A pompek to nie wiem, ile bym zrobiła. Musiałabym zrobić sobie jakiś test. Z 3? No tak, 3. A ile? Więcej. Tak? No. Dobra, to w kolejnym Q&A, jak będzie więcej czasu, zrobimy test pompeczek. Sprawdzimy, ile potrafię i odpowiemy. Dlatego dawajcie łapki w górę. Kolejne pytanie, numer? 15. Ile chodzi z JJ? Gdzie znaleźć kartę do bunkru? XDDDDD. Ile chciałbyś mieć subskrybentów i czy planujesz ślub z JJ? Ile chodzi z JJ? 4,5 roku. 4,5 roku. W czerwcu będzie 5 lat. W czerwcu będzie 5 lat. Gdzie znaleźć kartę do bunkru alfa? Masz filmik na moim kanale. Ile chciałbyś mieć subskryberów? 1 000 000. Więcej, no jak najwięcej, nie? To jest nieograniczona ilość subskryberów. Chciałem zawsze mieć dyszkę, ale już mam dyszkę, dlatego chciałbym mieć więcej. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Tak jest. Kolejne pytanie. Jaka jest twoja ulubiona karta? Joker, a Justy Jopek. Jopek Kier. Ty sam jesteś Jopek. Jopek Kier, Justy. Giant, szkieleton. Aha, taka karta. O, bo nie napisali, to ja myślałem, że tego, płatnicza, to blik z blikiem, ta. Diamentowa. Diamond card. Gościu, napisz konkretnie, jaka jest twoja ulubiona karta, Statoil. Dobra, lecimy dalej. 17, tak? Tak, ale to może wybierzemy jakieś fajne, co? Jakie będziesz gry nagrywał w przyszłości, to już nie, to było. Jak poznałeś, gdzie było, jak długo jesteś, pokaż dom. To nie jest pytanie. Pokaż dom. W jakim mieście mieście było? Cieszysz się z 10 subów? Oczywiście, że tak. Nagraj coś na komputer. Nagraj coś na komputer. Też fajne bardzo pytanie. Twórcze, śruba, gratuluję inteligencji. Czy będzie Draft My Life? Wszyscy są ciekawi, jak twoja historia się zaczęła. Od początku łapkujcie, by widział. Co to jest Draft My Life? Nigdy nie widziałem czegoś takiego, bo nie śledzę vlogerów, nie oglądam, nie mam czasu. Ale mi się wydaje, że będzie. Zobaczymy, na czym to polega, jak to wygląda i myślę, zastanowimy tak. się myślę, nad że tym. Tak. Myślę, że tak. No jak napiszę, że to widzę, że to mam opowiadać swoją historię, no to mi się wydaje, że będzie okej.
Będzie taka seria na pewno. Czy da się z tobą zagrać w CSGO, ponieważ nie odpisujesz na Steamie, a chętnie bym z tobą zagrał, że to możliwe. Brak czasu, mordo, można zagrać nie teraz. Jak będę robił live z CSGO, to będziesz mógł zagrać na live. Pierwszy! No. Gdzie się urodziłeś i JJ, ile macie lat i ile jesteście razem? No to... Ja się urodziłam, nie mogę powiedzieć gdzie, a Krystian? W Szprotawie. Mogę powiedzieć. Ja mam 20 lat, a Krystian ma 26. Tak jest. Lecimy dalej. Czy utrzymujesz się z YouTube? Nie da się na razie na takim poziomie utrzymać z YouTube. Ja mam, mordo, $70 miesięcznie. Z tego, co pokazuje mi YouTube. Moje zarobki. No Nie można powiedzieć tutaj o utrzymaniu się z YouTube. Nie, na razie ja mam zarobione pieniądze, gdzie pracowałem prędzej na rusztowaniach. Z tego na chwilę obecną żyjemy. Justa teraz pracuje. Odkłada, żebyśmy mogli wyjechać. Za granicę. Tak, za granicę własnego miasta. Własnego miasta, dobra. Dobra, to zróbmy jeszcze jakieś dwa bonusowe, co? No już zrobiliśmy, no ale dobra, zróbmy jeszcze dwa. Czy znasz grę Minecraft i czy będziesz z nią grał JJ? Tak, zagramy jakąś serię z Minecrafta dla Beki. Czemu nie? Każdy to nagrywa. Nawet milionowe kanały nagrywają, także czemu nie? Jak wszyscy, to my też. Sprawdźmy jeszcze jakieś fajne pytanie, tylko ostatnie odpowiemy. Czy dodałeś swój pierwszy film na YouTube, to myślałeś, że osiągniesz próg 10k subskrypcji i raczej myślałeś, żebyś miał mniej więcej. Na samym początku, jak chciałem zagrywać Clash'a, to chciałem mieć, myślałem, że będzie to spoko, dużo, fajnie, wow. A później z tym Last Day'em tak od buta to wrzuciłem i się wbiłem w szok. Rozumiesz, na początku wrzuciłem film, oczekiwania to moje przerosły, bo tam nikt tego nie oglądał, tak słabo, nie ogarniałem tego wszystkiego tematu. Później przez ten okres chyba 6 miesięcy poczytałem mniej więcej, przygotowałem się do tego bardziej. No i wrzuciłem tak od buta tego, ten odcinek z Last'a. Przyjął się, jestem teraz tutaj, cieszę się bardzo. I moi drodzy, może jeszcze jakieś jedno pytanie do JJ zadamy. Jak masz na imię Farel, jak ma na imię JJ? Justyna, Krystian. Jestem, bardzo mi miło. A ja Krystian. Czy bardzo lubisz twoich widzów i czy będziesz jeździł na eventy, na przykład jemy, łapkujcie, żeby widział? Justa? Ja bardzo lubię widzów, uwielbiam, jak czytam czat, lubię wchodzić na live'a, czytać czat, rozmawiać z widzami, naprawdę bardzo lubię naszych widzów. Czy będziesz jeździła na eventy? Już byłaś. Już byłam nawet na PGA w Poznaniu z Krystianem, ale wtedy jeszcze mieliśmy dopiero ile? 1000 subów? Chyba ponad 1000 albo 2000, no i z nikim nie rozmawialiśmy. Z jedną osobą tylko, Z jedną osobą. No, ale było fajnie. Tak, ogólnie ten świat cały komputerowy, te nowości, wszystko poznaliśmy, bo nigdy nie byłem, nie żałuję, polecam. I to by było. I na pewno będziemy w przyszłym roku. Tak, i to by było na tyle. Ostatnie pytanie, paliliście kiedyś e-papierosy? Ja tak, Justa, brałaś bucha? Tak, ale mi w ogóle nie podchodzi, ja w ogóle nie lubię papierosów. Ja też raczej paliłem, zaciągałem się i próbowałem, ale tak, biernie, nie jestem nałogowcem. Dobra, mordeczki, to było na tyle z tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało takie Q&A, jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę. Subskrybujcie kanał! A my widzimy się już w kolejnym odcinku, trzymajcie się, yo!